Cześć, witam w drugim odcinku naszego kursu. Dzisiaj zrobimy sobie wstępną konfigurację naszego projektu. Przygotujemy nasz projekt do naszych potrzeb. Pierwsze, co zrobimy, to dodamy do naszego projektu obszar administracyjny. Bo w tej chwili tutaj mamy nasz projekt CMS Shop i to jest obszar domyślny, można tak powiedzieć. To wszystko jest obszar domyślny, gdzie mamy model, widoki i kontrolery, a my teraz dodamy sobie do naszego projektu drugi obszar, obszar administracyjny, który będzie odpowiedzialny za administrację witryną. Zaznaczmy sobie nasz projekt CMS Shop, kliknijmy prawym i dodajmy Add New Area. Wybieramy Area i nazwiemy sobie naszą areę, nasz obszar admin, no bo to będzie nasz obszar administracyjny. Klikamy Add. Visual Studio w tym momencie dodaje do naszego projektu nasz nowy obszar, obszar administracyjny. I widzimy, tutaj został dodany w tym miejscu nasz nowy obszar administracyjny. Obszar Area, w katalogu Area mamy obszar Admin. Obszar Admin, jak sobie rozwiniemy, to mamy też taką strukturę aplikacji MVC. Mamy katalog na kontrolery, katalog na modele, katalog na widoki. I tutaj została dodana klasa Admin Area Registration, która już jest otwarta. I w tej klasie mamy zarejestrowaną, można powiedzieć, domyślną trasę dla naszego obszaru administracyjnego. I to mamy właśnie pod adresem admin, potem mamy kontroler, potem mamy akcję i ID. Oczywiście kontroler, no to w zależności jaki tam będzie wybrany, jaki będzie dodany. Domyślną akcją dla tego kontrolera zawsze będzie akcja indeks i ID będzie jako opcjonalny parametr. No i oczywiście jeszcze ta klasa zwraca nazwę obszaru. W tym wypadku nasza nazwa naszego obszaru to jest admin. Dobrze, to nam wszystko dodało Visual Studio, dodając nowy obszar administracyjny, to my teraz do tego obszaru skopiujemy sobie layout, który mamy tutaj w naszym domyślnym obszarze. Przejdźmy do Shared i zaznaczmy sobie layout i skopiujemy sobie nasz layout do obszaru administracyjnego. Past, tak. Mamy ten sam layout teraz w naszym obszarze administracyjnym. Skopiowaliśmy layout, to teraz jeszcze Shared sobie zamknijmy i skopiujmy plik ViewStart. Copy, również do widoków, ViewStart. Tylko teraz nasz ViewStart w obszarze administracyjnym nie będzie odnosił się do katalogu Views Shared, tylko będzie odnosił się do layoutu, który jest w obszarze administracyjnym. Czyli będzie się odnosił do Areas, tak, bo nasz katalog się nazywa Areas, następnie admin i dopiero jest folder Views, Shared i w tym folderze Shared jest nasz layout. Czyli tak musimy zmodyfikować nasz plik ViewStart. Dobrze, to zrobiliśmy sobie, dodaliśmy sobie obszar administracyjny, przekopiowaliśmy do niego layout i ViewStart. To możemy sobie na razie zwinąć. Następnie z naszego projektu usuńmy Home Controller z naszego obszaru domyślnego. Nie będziemy używać tego kontrolera, który dodał nam template, który dostaliśmy z pudełka. Nie będziemy z niego korzystać, także usuwamy ten kontroler i nie będziemy również korzystać, skoro usunęliśmy Home Controller, to nie będziemy korzystać z tych widoków, które zostały dla nas dodane. Także możemy usunąć te wszystkie widoki, łącznie z tym folderem. OK, usunęliśmy Home Controller, usunęliśmy wszystkie jego widoki, no bo nie będziemy z nich korzystać. Następnie możemy sobie jeszcze zrobić następną rzecz organizacyjną. Jak mamy katalog Models, gdzie będą przechowywane modele naszej aplikacji, to do tego katalogu damy sobie dwa foldery. Jeden folder to będzie Data. Data. W tym folderze będziemy przechowywać modele DTO, czyli modele tabel z bazy danych i dodamy sobie jeszcze drugi folder. W tym folderze będziemy przechowywać View Models. Nazwiemy go View Models i będziemy przechowywać modele dla widoków. View Models. OK. Dodaliśmy sobie
dwa foldery, także tu będziemy przechowywać DTO, a tu będziemy przechowywać View Models. Dobrze, to następną rzeczą, którą jeszcze sobie zrobimy, to dodamy do katalogu Update'a, dodamy sobie bazę danych, no bo będziemy korzystać z bazy danych z LocalDB. Skoro będziemy korzystać z LocalDB, to zaznaczamy App Data Catalog, klikamy go prawym klawiszem, robimy Add, New Item i wybieramy SQL Server Database. I naszą bazę nazwiemy sobie CMS Shop. Tak sobie nazwiemy naszą bazę. Klikniemy Add, teraz Visual Studio doda nam bazę do naszego projektu. Widzimy, baza została dodana. OK. A skoro baza została dodana, to jeszcze powinniśmy dodać connection string do naszego webconfiga. Tutaj mamy nasz webconfig. Teraz dodamy sobie do naszego webconfiga connection string. Ja mam go przygotowany i zaraz go tutaj wkleję. Dobrze, wkleimy nasz connection string tutaj w to miejsce. Tak, wkleiłem nasz connection string. Oczywiście provider name to jest system data SQL client. I tutaj mamy attach DB field name, czyli żeby dołączyć plik bazy danych, to tutaj wybieramy data directory, czyli katalog właśnie to jest, wskazanka data directory wskazuje na ten folder update'a i tutaj właśnie pokazujemy, że chcemy skorzystać z tej bazy CMS Shop. OK, no i tutaj oczywiście serwer wybieramy LocalDB, MS SQL LocalDB. I teraz tutaj nazwę sobie ustawiamy na DB. Nazwa ta będzie nam potrzebna, jak będziemy tworzyć kontekst. Przy tworzeniu kontekstu będziemy potrzebować tego. Dobrze, teraz możemy sobie zapisać nasz connection string. Także zrobiliśmy wstępną konfigurację naszego projektu. Jeszcze raz, co zrobiliśmy w tym odcinku. A więc dodaliśmy sobie nowy obszar, obszar administracyjny, do którego skopiowaliśmy layout z naszego obszaru domyślnego i skopiowaliśmy view start też z obszaru domyślnego, ale ten view start nasz tutaj w obszarze administracyjnym wskazuje na layout, który jest w obszarze administracyjnym, a nie w naszym obszarze domyślnym. Następnie usunęliśmy home controller, którego nie będziemy używać w naszym projekcie. I usunęliśmy dla tego kontrolera wszystkie widoki, które były dodane. Następnie dodaliśmy sobie dwa nowe foldery do models, do katalogu models. Nazwaliśmy je data i view models. Folder data, w tym folderze będziemy przechowywać wszystkie DTO, czyli modele naszej bazy. Natomiast view models będziemy przechowywać wszystkie modele, które będą przekazywane do widoków. No i utworzyliśmy sobie naszą lokalną bazę, LocalDB, nazwaliśmy ją CMS Shop i skonfigurowaliśmy w pliku webconfig connection string do naszej bazy, aby można było się z nią łączyć. Dobrze, także w tym odcinku ostatnią rzeczą, którą jeszcze zrobimy, to oddamy nasze kody do repozytorium, zaznaczamy nasz projekt, klikamy commit i dodamy sobie notatkę, wstępna konfiguracja projektu, wykonujemy commit, zatwierdzamy wszystkie nasze zmiany, commit został wprowadzony, także w tym odcinku to by było wszystko, zapraszam na kolejny odcinek, dziękuję.